Witold Jurewicz. Ja jestem mieszkańcem tego miasta, to znaczy byłem przez 18 lat. Później wyjechałem i wracam na nowo. Wracam w takiej innej trochę odsłonie, ponieważ jestem pomysłodawcą drawskich prezentacji tańca, które już od dzisiaj będą tutaj. One skupiają zespoły z całej Polski. Zgłosiło się na te prezentacje ponad 23 zespoły. Wybraliśmy 11 zespołów, które zaprezentują się w wieczór piątkowy i wieczór sobotni tutaj w Drawsku na scenie Drawskiego Ośrodka Kultury i serdecznie zapraszamy. Jest to festiwal, który oczywiście po raz pierwszy w tym roku zaczyna swoją działalność. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali to. Ja jestem pomysłodawcą i jestem jak gdyby takim kierownikiem artystycznym, który jest odpowiedzialny za merytoryczną, artystyczną jak gdyby cenę. Cały ciężar organizacyjny i finansowy ma ośrodek kultury w Drawsku Pomorskim, dzięki któremu ta impreza od dzisiaj wystartowała już, krótko mówiąc, bo za chwileczkę zaczynamy warsztaty. Renata Żołądkiewicz, Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim. Jestem dyrektorem Festiwalu Drawskich Prezentacji Tańca. Po raz pierwszy w Drawsku Pomorskim zorganizowana została impreza pod nazwą Drawskie Prezentacje Tańca, w których udział weźmie 11 zespołów z całej Polski, w tym Bydgoszcz, Wrocław, Poznań, całkiem Dolny Śląsk, Gryfino, Połczyn-Zdrój i wiele, wiele innych. Dla Państwa, dla mieszkańców zorganizowane zostały warsztaty, które zostaną przeprowadzone przez znane właśnie zespoły z naszej Polski, a o godzinie 19 rozpocznie się prezentacja finałowa, konkursowa części zespołów w dniu dzisiejszym, czyli godzinie 19 w piątek i również to samo godzinie 19 w sobotę. Zapraszam wszystkich mieszkańców, wstęp wolny. Proszę, zapraszam do wzięcia udziału w różnych działaniach performatywnych, które będą się działy na terenie naszego miasta oraz koncert finałowy, wręczenie nagród i flashmob na Placu Konstytucji w niedzielę o godzinie 12.30.